Dzień dobry. Dziś będziemy kontynuować temat obrotu nieruchomościami i porozmawiamy o kolejnej istotnej kwestii, która powinna podlegać analizie w trakcie badania stanu prawnego nieruchomości. Mianowicie, czy nieruchomość podlega prawu pierwokupu, zarówno umownemu, jak i ustawowemu. Materia ta ma fundamentalne znaczenie, gdy przyjrzymy się konsekwencjom, jakie niesie za sobą naruszenie prawa pierwokupu. Pierwokup umowny. Zgodnie z artykułem 599 KC, jeżeli zobowiązany z tytułu umownego prawa pierwokupu sprzedał rzecz osobie trzeciej bezwarunkowo, albo jeżeli nie zawiadomił uprawnionego o sprzedaży lub podał mu do wiadomości istotne postanowienia umowy sprzedaży niezgodnie z rzeczywistością, umowa sprzedaży pozostaje ważna, jednak uprawniony z tytułu prawa pierwokupu może żądać wyrównania poniesionej w związku z tym szkody. Przyjmuje się przy tym, że wyrównanie szkody następuje w granicach tzw. ujemnego interesu umownego, obejmującego zwłaszcza koszty ustanowienia tego prawa, z pominięciem uszczerbku związanego z tym, że uprawniony nie stał się właścicielem rzeczy. Naruszenie prawa pierwokupu nie powoduje natomiast nieważności samej umowy. W doktrynie i orzecznictwie prezentowany jest także pogląd, iż podmiot uprawniony z tytułu prawa pierwokupu może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niego na podstawie artykułu 59 KC. W celu weryfikacji, czy nieruchomość podlega umownemu prawu pierwokupu, należy wykonać wgląd w dział trzeci Księgi Wieczystej Nieruchomości, w którym znajdują się informacje dotyczące ewentualnych praw i roszczeń przysługujących osobom trzecim wobec danej nieruchomości. Warto przy tym wskazać, że wpis umownego prawa pierwokupu do Księgi Wieczystej nie jest obligatoryjny, a jedynie, stosownie do artykułu 17 ustawy o księgach wieczystych, powoduje, że prawo to jest skuteczne wobec nowego nabywcy nieruchomości. Z tych względów, aby dokonać weryfikacji, czy nieruchomość obciążona jest umownym prawem pierwokupu, analizie powinny zostać dodatkowo poddane wszelkie umowy zawarte w odniesieniu do nieruchomości, m.in. umowy najmu, dzierżawy, umowy nabycia nieruchomości. Trzeba przy tym pamiętać także, że według przeważającego poglądu ustanowienie prawa pierwokupu nie wymaga szczególnej formy, więc może być zastrzeżone także w umowach zawartych w zwykłej formie pisemnej. W pewnym zakresie weryfikując występowanie umownego prawa pierwokupu należy opierać się także na doświadczeniach sprzedającego. Pierwokup ustawowy. Natomiast ustalenie, czy nieruchomość podlega ustawowemu prawu pierwokupu, wymaga podjęcia aktywności, które zostaną przeanalizowane w dalszej części filmu. Muszę jednak na wstępie zastrzec, że w ramach tego materiału omówię tylko kilka wybranych regulacji w tym zakresie. Ustawowe prawo pierwokupu jest o tyle szczególną sytuacją, że niesie daleko idące konsekwencje. Jeśli bowiem prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego, współwłaścicielowi albo dzierżawcy, sprzedaż dokonana bezwarunkowo z pominięciem pierwokupu jest w tym przypadku, uwaga, nieważna. Stosownie do artykułu 109 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gmina uprawniona jest z tytułu prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę. Prawo pierwokupu przysługuje gminie również w razie sprzedaży jedynie udziału w niezabudowanej nieruchomości nabytej od podmiotu publicznego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego takiego gruntu niezależnie od formy nabycia tego prawa. Uprawnienia wynikające z tego przepisu nie podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej, gdyż obowiązują z mocy prawa. Stąd weryfikacja obciążenia nieruchomości powyższym prawem pierwokupu wymaga przeprowadzenia analizy charakteru nieruchomości oraz podstawy nabycia nieruchomości celem weryfikacji podmiotu, od którego nieruchomość została uprzednio nabyta, w przypadku gdy przedmiotem zbycia jest własność nieruchomości. W pierwszej kolejności konieczne jest sprawdzenie, czy nieruchomość ma charakter rolny lub leśny, gdyż zgodnie z artykułem 109 ust. 2 UGN omawianego prawa pierwokupu nie stosuje się do nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne. Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne
oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych, użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Zasadniczo więc przy braku obowiązywania w stosunku do nieruchomości miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o wyłączeniu prawa pierwokupu z powodu rolnego czy leśnego charakteru nieruchomości decydować będzie przeznaczenie nieruchomości ujawnione w ewidencji gruntów. W przypadku, gdy ustalimy, że nie mamy do czynienia z nieruchomością rolną lub leśną w rozumieniu UGN, niezbędne jest sprawdzenie, czy nieruchomość jest zabudowana, gdyż wykluczy to pierwokup w obu przypadkach. Ustalenie tego faktu nie jest jednak wcale proste. Uznaje się, że nieruchomość jest niewątpliwie zabudowana, jeżeli znajduje się na niej budynek już gotowy lub co najmniej w stanie surowym zamknięty. Jeżeli natomiast budowa trwa, a stopień zaawansowania robót jest mniejszy od stanu surowego zamkniętego, to nieruchomość jest uważana za niezabudowaną. Przy czym należy pamiętać, że jest to wykładnia przepisów i każdy konkretny przypadek musi być indywidualnie oceniony. Jeżeli przedmiotem nabycia ma być kilka działek składających się na jedną nieruchomość, a część z nich jest zabudowana, a część nie, to powstaje pytanie, czy pierwokup będzie mieć zastosowanie, a jeżeli tak, to czy tylko do działek niezabudowanych. Sprawa jeszcze bardziej się komplikuje, jeżeli każda z działek jest zarejestrowana w osobnej księdze wieczystej, czyli stanowi osobną nieruchomość. Kwestia jest niejednoznaczna i może zależeć od oceny funkcjonalnego powiązania działek. W tym kontekście warto też zwrócić uwagę na orzecznictwo dotyczące nabycia udziału we współużytkowaniu drogi dojazdowej, zgodnie z którym nabycie takiego udziału nie podlega prawu pierwokupu. Stąd analiza, czy nieruchomość będąca przedmiotem badania ma charakter niezabudowany, wymaga przeprowadzenia każdorazowo wszechstronnej oceny indywidualnie danego przypadku. Jeżeli ustalimy, że nieruchomość jest niezabudowana, to sprzedaż prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości będzie podlegać prawu pierwokupu. Jeżeli natomiast nieruchomość stanowi własność sprzedającego, to prawo pierwokupu będzie mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy niezabudowana działka została uprzednio nabyta bezpośrednio od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W razie, gdy po nabyciu nieruchomości od tych podmiotów nastąpił już obrót nieruchomością, np. nabywca nieruchomości od Skarbu Państwa darował ją innej osobie i nabywamy nieruchomość od obdarowanego, to prawo pierwokupu nie będzie mieć zastosowania. Gminie przysługuje również prawo pierwokupu w sytuacji sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości. Powyższe prawa pierwokupu mają jednak zastosowanie tylko w razie, gdy zostały ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Stąd, weryfikując obciążenie nieruchomości powyższymi prawami pierwokupu, wystarczające jest sprawdzenie księgi wieczystej nieruchomości. Z tym, że jeżeli w dziale trzecim księgi wieczystej nie ma wpisu o powyższym prawie pierwokupu ani wzmianki o złożeniu wniosku o taki wpis, prawo pierwokupu nie przysługuje z tego tytułu gminie. Gmina uprawniona jest z tytułu prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, jeżeli przewiduje to uchwała, o której mowa w ustawie o rewitalizacji lub nieruchomości położonych na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w powołanej ustawie. Podczas prowadzonego badania prawnego nieruchomości, aby zweryfikować powyższy aspekt, niezbędne jest uzyskanie stosownego zaświadczenia z Urzędu Miasta lub Gminy miejsca położenia nieruchomości, określającego, czy nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefy rewitalizacji. Skarbowi Państwa lub Miastu Stołecznemu Warszawie przysługuje prawo pierwokupu przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na skutek realizacji roszczeń o ustanowienie tego prawa przysługujących byłym właścicielom gruntów warszawskich lub ich spadkobiercom, wywłaszczonym na podstawie dekretu z 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy, czyli tzw. dekretu warszawskiego lub dekretu Bieruta. Prawo pierwokupu przysługuje również w razie sprzedaży samych roszczeń. W trakcie prowadzonego badania należy zatem zweryfikować podstawę nabycia prawa użytkowania wieczystego celem określenia, czy prawo użytkowania wieczystego ustanowione zostało na skutek realizacji roszczeń o ustanowienie tego prawa przysługujących byłym właścicielom gruntów warszawskich
lub ich spadkobiercom, wywłaszczonym na podstawie dekretu warszawskiego. Zgodnie z artykułem 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, właścicielowi nieruchomości rolnej oraz Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, w skrócie KOWR, działającemu na rzecz Skarbu Państwa, jeśli nie ma dzierżawcy lub nie wykona on swojego prawa, przysługuje prawo pierwokupu w razie sprzedaży nieruchomości rolnej o powierzchni od 0,3 do 0,99 hektara. Warto przy tym wskazać, iż prawo pierwokupu nie przysługuje KOWR, m.in. jeżeli nabywcą nieruchomości rolnej jest rolnik indywidualny i w wyniku nabycia następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego do powierzchni nie większej niż 300 hektarów użytków rolnych, a nabywana nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub w gminie graniczącej z tą gminą lub nabywcą jest osoba bliska zbywcy lub nabycie następuje za zgodą dyrektora generalnego KOWR, wyrażoną w drodze decyzji, o której mowa w artykule 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przepisy dotyczące nabycia nieruchomości rolnej stosuje się także odpowiednio do nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej albo udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości rolnej. W trakcie badania należy także każdorazowo uwzględnić, czy występują okoliczności wyłączające stosowanie rygorów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Taką okolicznością jest na przykład podjęcie w stosunku do nieruchomości rolnej położonej w granicach administracyjnych miasta uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących lub uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w rozumieniu przywołanej ustawy lub gdy zbycie następuje w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej. Przepisów ustawy nie stosuje się także do nieruchomości rolnych, które w dniu 30 kwietnia 2016 roku w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są w całości na cele inne niż rolne, np. budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne lub inne usługowe, przemysłowe i tym podobne. Badając daną nieruchomość, należy więc uwzględnić także, czy nie zachodzą szczególne okoliczności, które powodują, iż obrót nieruchomością nie będzie podlegał rygorom ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Lasom Państwowym, działającym w imieniu Skarbu Państwa, stosownie do artykułu 37a ustawy o lasach, przysługuje prawo pierwokupu w razie sprzedaży nieruchomości leśnych lub przeznaczonych do zalesienia, to jest oznaczonych jako las w ewidencji gruntów i budynków lub przeznaczonych do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub gruntu, o którym mowa w artykule 3 przywołanej ustawy, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w artykule 19 ust. 3 ustawy. W celu ustalenia, czy prawo pierwokupu obowiązuje, konieczne jest sprawdzenie wypisu z ewidencji gruntów celem weryfikacji charakteru użytku gruntowego nieruchomości. Podkreślenia wymaga w tym aspekcie, iż każdy grunt, bez względu na powierzchnię, oznaczony jako las w ewidencji gruntów i budynków, podlega prawu pierwokupu. Analizując charakter leśnej nieruchomości, konieczna jest także analiza wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy celem weryfikacji, czy nieruchomość przeznaczona jest jako grunt do zalesienia. Niezbędne w trakcie badania jest także uzyskanie zaświadczenia od właściwej miejscowo-regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, Urzędu Gminy lub Starostwa Powiatowego potwierdzającego, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o określeniu zadań z zakresu gospodarki leśnej. Omówione prawo pierwokupu nie ma jednak charakteru bezwzględnego, bowiem stosownie do artykułu 37a ust. 4 ustawy o lasach przepisów o pierwokupie nie stosuje się np. do nabycia gruntów przez osoby bliskie sprzedającemu wymienione enumeratywnie w wymienionym artykule, jak i w przypadku, gdy nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub w przypadku zbycia gospodarstwa rolnego. Stąd w trakcie prowadzonego badania obciążenia nieruchomości prawem pierwokupu należy także uwzględnić, czy nie występują przesłanki wyłączające wyżej wymienione prawa. Specjalne strefy ekonomiczne stanowią wyodrębnione administracyjnie obszary na terenie kraju, w których prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się na szczególnych, preferencyjnych warunkach. Zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną przysługuje prawo pierwokupu, gdy zbywane jest prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na obszarze strefy. Specjalne strefy ekonomiczne znajdują się w określonych obszarach w kraju.
Weryfikacja, jakiej możliwej specjalnej strefie ekonomicznej podlega powiat, w którym zlokalizowana jest nieruchomość, możliwa jest za pomocą portalu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Przy czym celem określenia, czy konkretna nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze danej strefy, należy zweryfikować dane z portali mapowych poszczególnych stref lub uzyskać zaświadczenie z danej strefy określające, czy nieruchomość zlokalizowana jest na jej obszarze. Informacje na ten temat można także uzyskać w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie kanał Studio Gesel, aby być na bieżąco z filmami od nas. Na ekranie i w opisie filmu dostępny jest adres kontaktowy. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy. Do zobaczenia.